Zapraszamy na najnowsze, interesujące wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam Państwa niezwykle serdecznie. I znów muszę podzielić się smutną wiadomością. W niedzielę 29 marca, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 86 lat, zmarł wybitny twórca, jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów, Krzysztof Penderecki. Był doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni artystycznych i kawalerem Orła Białego. Za swą twórczość uhonorowany został wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi oraz prestiżowymi nagrodami, m.in. pięciokrotnie Nagrodą Grammy. Światowy rozgłos przyniosły kompozytorowi utwory awangardowe z lat 60., takie jak Tren ofiarom Hiroshimy czy Pasja według świętego Łukasza, które zapoczątkowały pasmo jego międzynarodowych sukcesów. Jako dyrygent prowadził czołowe orkiestry symfoniczne w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Z jego inicjatywy powstało Europejskie Centrum Muzyki w Rusławicach, dedykowane młodym artystom. Był również wielkim miłośnikiem przyrody, architektem liczącego ponad 2000 gatunków drzew pięknego parku w Rusławicach. Wraz z jego śmiercią polska i światowa kultura poniosła ogromną stratę. Drodzy Państwo, mam nadzieję, przy całej powadze dla sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, że poza wieloma oczywistymi minusami, ten trudny czas ma mimo wszystko jakieś swoje plusy. I że są to plusy, jak mawiał klasyk, dodatnie. Mamy więcej czasu dla siebie, mamy więcej czasu, aby sięgnąć po dobrą książkę, obejrzeć interesujący film, czy też posłuchać pięknej, wartościowej muzyki. Do takiej z pewnością należy twórczość Michała Lorenca. Michał Lorenc należy do najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ilustracje muzyczne do ponad 175 filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych na zamówienie najlepszych reżyserów z Polski, Czech, Wielkiej Brytanii i USA. Jego ścieżki dźwiękowe już po premierach filmowych zaczynały swoje własne, bardzo bogate życie i to niemal pod każdą szerokością geograficzną, zbierając po drodze szereg prestiżowych nagród. Za muzykę do filmu 300 mil do nieba w reżyserii Macieja Dejczara, w którym, przypomnijmy, jedną z głównych ról grał nasz kolega redakcyjny Rafał Zimowski, Lorenc otrzymał nominację do Feliksa, Nagrody Europejskiej Akademii Filmowej. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa, a muzyka zdobyła zwolenników na całym świecie, żeby wymienić takie seriale jak Psy, Glina, Oficer, Ojciec Mateusz, następnie słynne obrazy jak Prowokator, Przedwiośnie, Bandyta, Taniec Eleny, Różyczka i wiele, wiele innych. W 1996 roku w Los Angeles nawiązał współpracę z kultowym hollywoodzkim reżyserem Bobem Rafelsonem, czego efektem były partytury do tak legendarnych tytułów jak Pięć łatwych utworów, Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, czy Krew i wino z Jackiem Nicholsonem, zgłoszona przez wytwórnię 20th Century Fox do Oscara. Amerykański branżowy tygodnik Variety wiele razy porównywał Michała Lorenca do wybitnego amerykańskiego kompozytora Aarona Coplanda. Prywatnie jest człowiekiem niezwykle skromnym, a brak wykształcenia muzycznego powoduje, że traktuje swoją twórczość z ogromnym dystansem, mówiąc o sobie, że jest stuprocentowym naturszczykiem, takim muzycznym Nikiforem. Większość z Państwa z pewnością zna przynajmniej fragment tej twórczości, bowiem jego przejmująca muzyka towarzyszyła telewizyjnym transmisjom uroczystości związanych z tragedią smoleńską. A jaka jest jego muzyka? Dokładnie jak jego ogromna wrażliwość. Przede wszystkim niezwykle piękna, przejmująca, porywająca widza wewnętrzną, duchową głębią, szczerością i prawdą. Drodzy Państwo, poza całą wyjątkowością sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć, wkraczamy teraz w okres Wielkiego Tygodnia, który jest szczególnym czasem dla każdego chrześcijanina. Czasem skupienia, modlitwy, postów i, jak mówił święty Augustyn, wielkim wyzwaniem, aby podjąć codzienny trud naśladowania Chrystusa. Opowiada o tym jeden z moich ulubionych filmów – Misja. Nakręcony przez Rolanda Joffe dramat miał swoją premierę w 1986 roku i od razu został doceniony przez europejskich krytyków, otrzymując Złotą Palmę na festiwalu w Cannes.
Misja to oparta na faktach genialnie zrealizowana filmowa opowieść o losach jezuickich misji zakładanych wśród Indian Guarani w amazońskiej dżungli w połowie XVIII wieku. Opowieść o wierze, tolerancji, grzechu i pokucie, odkupieniu oraz przebaczeniu winy. Autor powieści, Robert Bolt, był uznanym brytyjskim scenarzystą oraz dramaturgiem. Jego scenariusze do takich filmów jak Doktor Żiwago czy Oto jest głowa zdrajcy uhonorowane zostały najbardziej prestiżowymi nagrodami na całym świecie. Napisana przez niego Misja pokazuje okrutne mechanizmy wielkiej polityki, przedstawiając XVIII-wieczny Kościół zarówno jako instytucję wykorzystującą imię Boga do własnych politycznych celów, jak i wspaniałych, całkowicie oddanych wierze zakonników poświęcających swoje życie głoszeniu Słowa Bożego. Film Rolanda Joffe, w którym znakomicie zagrali m.in. Jeremy Irons i Robert De Niro, jest bez wątpienia arcydziełem kina, w którym ogromną rolę odegrała genialna muzyka Ennio Morricone. I choć trudno opisać słowami całe jej bogactwo emocjonalne, śmiało ją można określić jako filmowa partytura wszechczasów. W połączeniu z zapierającymi dech krajobrazami wykreowanymi przez nagrodzonego Oscarem Chrisa Mengesa, muzyka mistrza Morricone już od pierwszych dźwięków zachwyca wspaniałą harmonią, poetyką i wprost niebiańskim pięknem. Dodam jeszcze, że to wielokrotnie nagradzane filmowe dzieło Rolanda Joffe znajduje się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne i artystyczne. W tym filmie, który serdecznie wszystkim polecam, jest poza całym dramatem wielka nadzieja. I właśnie tej nadziei życzę Państwu i ściskam wszystkich mimo zakazu. I mam nadzieję do następnego razu. Do zobaczenia.